PiS 4, Platforma 3, po jednym PSL i Ruch Palikota. Tak rozłożył się podział mandatów do Sejmu w okręgu radomskim. W gronie 9 wybranych znalazł się kozieniczanin Czesław Czechyra, startujący z list Platformy. Oprócz niego w sejmowych ławach zasiądą z PO Ewa Kopacz z rekordowym wynikiem ponad 41 tysięcy głosów i Radosław Witkowski. Z PiSu Zbigniew Kuźmiuk, Marek Suski, Marzena Wróbel i Krzysztof Sońta. Z PSL-u Mirosław Maliszewski, a z Ruchu Palikota Armand Ryfiński. Niespodzianką jest brak mandatu dla przedstawiciela SLD. Do Sejmu nie wszedł Marek Wikiński. Popatrzmy teraz, jakie poparcie uzyskały na terenie radomskiego oraz w naszym powiecie i gminie poszczególne ugrupowania polityczne. Zdecydowanie, podobnie jak w latach poprzednich, wygrało u nas Prawo i Sprawiedliwość. PiS zdobyło odpowiednio 40% głosów w okręgu, ponad 45% w powiecie i ponad 43% w gminie. Platforma Obywatelska zdobyła zarówno w okręgu, jak i w powiecie 26% głosów, a w gminie prawie 33%. Na równym poziomie wypadł Ruch Palikota, zdobywając wszędzie ponad 8% poparcie. Bardzo słabo wypadło natomiast PSL. W naszej gminie uzyskało niewiele ponad 5%. Słabo też wypadł Sojusz Lewicy Demokratycznej. Popatrzmy teraz, ile głosów zdobyli przedstawiciele ziemi kozienickiej. I tak, w Prawie i Sprawiedliwości Martin Bożek w całym naszym okręgu zdobył 6532 głosy. Dariusz Piwoński 2506, a najwięcej z listy PiSu miał Zbigniew Kuźmiuk 29223. Czesław Czechyra, startujący z Platformy Obywatelskiej, zdobył w całym okręgu 4347 głosów, a liderka listy Ewa Kopacz 41554. Startujący z PSL-u Kazimierz Marchewka zebrał 651 głosów, Urszula Węgrzycka, startująca z listy Sojuszu 283. Frekwencja w naszym okręgu wyniosła prawie 47%, w powiecie kozienickim 45%, a w gminie 48%. Odpowiedzi mieszkańców naszej gminy na pytanie, dlaczego biorą udział w głosowaniu, były zbliżone. No bo chcę, żeby było troszkę lepiej, żeby się zmieniło coś może, jakby się udało coś zmienić. Żeby się lepiej działo, żeby praca była dla młodych. No żeby spełnić obowiązek obywatelski i tyle. To jest jak według mnie trzeba głosować. No jest to obowiązkiem obywatelskim, prawda? Zawsze głosuję i jestem obywatelem Rzeczypospolitej. W naszej gminie w porównaniu do poprzednich wyborów parlamentarnych z 2007 roku frekwencja była niższa o 4%. W wyborach do Senatu w naszym okręgu mieliśmy 4 kandydatów. Z tego grona najwięcej głosów zebrał i do Senatu wszedł przedstawiciel PiSu Stanisław Karczewski. Głos na niego oddało 37 384 osoby. Frekwencja w przypadku głosowania do Senatu była niewiele, ale niższa od tej do Sejmu. Wynika to może z faktu, iż niektórzy uważają, iż ta izba parlamentu nie jest potrzebna. Senat to jest niepotrzebny i w ogóle skreśliłem tak, że głos jest nieważny. Napisałem, co myślę, że 100 ludzi niepotrzebnych siedzi tam i pieniądze bierze. Lokale wyborcze czynne były w niedzielę od 7 do 21. W gminie było ich 24. Mieszkańcy biorący udział w głosowaniu w większości niechętnie dzielili się z nami swoimi preferencjami politycznymi. Udało nam się jednak znaleźć osoby, które zdradziły nam swoje preferencje i poparcie dla dwóch największych ugrupowań. PiSu. Bo PiS jest najlepszą partią, która gwarantuje Polsce samodzielność. I Platformy. Spokojne ugrupowanie. Spokojnie, rząd 4 lata i nie było tam żadnych wojenki, które robili, to inni spokojnie rządzili. Wybory na terenie naszego powiatu przebiegły spokojnie. Nad wszystkim czuwały wzmożone patrole policji.